stoimy na grillu, maski. Jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że tak sobie wymyśliło to Komatsu, aby ułatwić serwis tej maszyny i aby taki serwis był bezpieczny. W dzisiejszym odcinku Komatsu 875, czyli forwarder firmy Komatsu Forest. Poza platformą, która tworzy się po otworzeniu maski, mamy także dwie klasyczne platformy po obydwu stronach silnika i bardzo dobry dostęp do jednostki AKKO Power 7.4. AKKO Power jednak nie do końca jest to AKKO Power, ponieważ silnik na potrzeby Komatsu jest dosyć mocno zmodyfikowany, jeżeli chodzi o osprzęt. Niemniej, jeżeli spojrzeć na to, co tutaj mamy, jest dużo komponentów, do których bez problemu znajdziemy części także na rynku wtórnym. Mamy filtr powietrza Power Core, mamy oczywiście znane ze wszystkich leśnych maszyn Komatsu zebrane bezpieczniki w bardzo przydatnej i dobrze chronionej skrzynce elektrycznej obok silnika. Jest oczywiście Webasto, firmy Webasto. Pamiętajmy, że jest to znak towarowy, a więc nie każde ogrzewanie postojowe będzie Webastem. W tym modelu model Thermo Pro 90. Jeżeli chodzi o silnik, 185-190 kW, w zależności od normy, jaką mierzymy daną jednostkę, 7,4 litra pojemności, a więc jeżeli chodzi o słupek silnika, jest to to samo, co znajdziemy w innych silnikach AKKO, na przykład w maszynach rolniczych. Oczywiście przy tej mocy nie da się uniknąć już kompletu urządzeń do oczyszczenia spalin. Mamy więc katalizator SCR, mamy filtr DPF oraz katalizator DOC. Jest oczywiście EGR. Układ AdBlue mieści około 20 litrów, zbiornik paliwa 220 litrów. Zaś sama maszyna, w zależności od tego, czy jest w konfiguracji 6-kołowej czy 8-kołowej, waży między 16 a 20 ton. Ma do wyboru dwa typy żurawia, 8-10 albo 8,5-10 metra zasięgu. A teraz zapraszamy do kabiny. Kabina 875 to królestwo przestrzeni. To również królestwo przycisków, ale do tego każdy, kto pracuje na maszynach leśnych, jest przyzwyczajony. Mamy za to możliwość dowolnej konfiguracji przycisków, tak jak jest nam to wygodnie. Mamy zdublowany monitor z tyłu i z przodu. Zaraz zobaczymy, co na tym monitorze można robić. Jeżeli chodzi o podłokietniki, to jest oczywiście część miękka, tu gdzie opieramy rękę, i część wyprofilowana pod dłonie, tak aby można było wygodnie pracować osprzętem żurawia. Jeżeli chodzi o jazdę, mamy również zdublowane pedały, tak aby można było maszyną jeździć w każdej pozycji. Kierownica do jazdy po drogach utwardzonych znajduje się po naszej prawej stronie i jest to całkiem uroczy potencjometr, który możemy kręcić jednym palcem. A teraz zapraszamy do części żurawia. Część pracy żurawia, czy też załadunku. Oczywiście przed nami monitor. Monitor nie jest dotykowy, ale mamy klawiaturę z touchpadem. Po zaakceptowaniu regulaminu możemy przejść do naszego monitora. Wyświetlane są najważniejsze informacje, także jeżeli chodzi o jazdę, a więc prędkość jazdy, obroty, to jaki mamy włączony bieg, jaki mamy włączoną redukcję, napięcie, poziom paliwa, naturalnie temperatura wody, temperatura oleju, poziom płynu AdBlue, oraz jeżeli załączy się dopalanie filtra, to wszystkie informacje związane z czasem regeneracji i tym, na jakim etapie znajduje się ta operacja. Po przejściu tutaj w menu górne możemy przejść do na przykład kalibracji joysticków, jeżeli chodzi o sterowanie żurawiem. Możemy sobie dowolnie wybrać, na jakiej funkcji, jaka ma być czułość, jaka ma być prędkość, zależnie od tego, czy jesteśmy bardziej wprawieni, mniej wprawieni lub od tego, jak szybko chcemy, aby dana funkcja była realizowana. W zasadzie wszystkie rzeczy są tutaj regulowane. Możemy ustawić to tak, jak chcemy, nie tak, jak chce producent.
Jeżeli chodzi o zarządzanie tym, co robimy, to również. Jeżeli żuraw jest wyposażony w wagę, no to wystarczy, że pobierzemy ładunek, odklikamy sobie skrót zaprogramowany i już ten ładunek znajduje się w chmurze, możemy nim zarządzać. Naturalnie też z tego monitora możemy sobie ustawiać takie rzeczy jak język, możemy pisać raporty dotyczące usterek, kontaktować się z serwisem. Serwis może się połączyć z naszą maszyną w celu jak najszybszej diagnostyki. Możemy również oczywiście zaprogramować kilku operatorów, tak aby jako osoba zarządzająca móc później sprawdzać postępy, czy kontrolować, który operator pracuje na której maszynie danego dnia. Nie da się ukryć, że w przypadku tego typu maszyn producenci doszli już do perfekcji, jeżeli chodzi o kwestie mechaniki, hydrauliki, czy też ogólnej formy maszyny. Ale czy to oznacza koniec rozwoju? Nie. Jak nie trudno się domyślić, oczy projektantów zwrócone są w kierunku aplikacji rozwiązań, które pomogą w pracy operatorowi. Komatsu we współpracy z Xscape oraz AgrarSense jest właśnie w fazie przygotowywania takiego inteligentnego forwardera, który będzie w stanie samodzielnie wykonywać część zadań. Wiadomo, że na obecną chwilę jest już możliwe i sprawdzone zaprogramowanie w maszynie ścieżki podjazdu do miejsca załadunku. Trwają prace nad zautomatyzowaniem także tych najbardziej monotonnych zadań, jak załadunek i rozładunek. Wszystko przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Jedną z ciekawszych rzeczy w forwarderze Komatsu 875 jest ta osłona kratowa. Dlaczego jest ciekawa? Dlatego, że nie jest to zwykły surowy kawałek metalu, a amortyzowany kawałek metalu. Co to daje? Daje to po pierwsze ochronę samej kraty w momencie załadunku materiału, ale także krata potrafi ustąpić, jeżeli uderzymy w jej róg, co pozwala zaoszczędzić nam pieniądze na naprawy, które musielibyśmy wydać, gdyby ta krata pękła. Wybór oczywiście kraty czy żurawia, a są dwa modele, każdy w dwóch typach długości, czyli 8 albo 10 i drugi typ 8,5-10, to również wymiana całego podwozia, gdyż do cięższego żurawia maszyna jest dodatkowo wzmacniana. Jeżeli chodzi o załadunek tej maszyny, to tutaj możemy liczyć na około 4,7 metra kwadratowego przekroju materiału ładowanego. Oczywiście ta maszyna ma tak długą listę opcji, że nie da się ich streścić w kilku słowach na krótkim filmiku. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie tą maszynę albo taką maszynę podczas pracy, piszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o forwardery, nie są to zbytnio wyrafinowane maszyny, chociaż oczywiście mogą być bardzo bogato wyposażone. Jednak całe to wyposażenie obecnie jest niczym bez wydajnej i rozbudowanej telematyki. Taką telematykę oczywiście w przypadku maszyn Komatsu można mieć. Jest to funkcja płatna, ale niezwykle przydatna, ponieważ pozwala nam zarządzać nie tylko bieżącym projektem, historią projektów, ale także realizowaniem każdego etapu po kolei. Drugą kwestią, która może być bardzo przydatna, zwłaszcza jeżeli mamy nawał pracy i jesteśmy pewni swoich kontraktów, to kontrakt serwisowy, który możemy podpisać z Arconem i wówczas mamy gwarancję, że maszyna zawsze będzie działała. Jak tego dokonują? Bardzo prosto. Firma posiada wiedzę na temat tego, który komponent w którym momencie należy wymienić, aby uniknąć nieprzewidzianej awarii. Oczywiście można pomyśleć, że wiąże się to z ogromnym kosztem. Nie do końca, ponieważ płacimy za każdą godzinę pracy na kontrakcie, a nie za wykonaną naprawę. Więc nie interesuje tak nas naprawdę to, co się dzieje z maszyną. To firma zadba o to, aby wymienić wszystkie komponenty na czas, a nas będzie to kosztować jedynie tyle, ile zapisane jest to w umowie kontraktowej. Wracając do wyrafinowania tych maszyn. Już wkrótce może okazać się, że także forwardery zaciekawią nas czymś zupełnie nowym, a mianowicie typem napędu. Komatsu jest w trakcie prac nad napędem hybrydowym do swoich maszyn tej klasy. Ten napęd już w tym roku będzie przechodził pierwsze testy i można się spodziewać, że niebawem, jeżeli wszystko pójdzie w porządku,
trafi on do oferty firm na całym świecie. Napęd będzie oczywiście diesel elektryczny i będzie powodował to, że z maszyny ubędą dwa cylindry, ale przybędzie za to silnik elektryczny, który pozwoli nam na wydajniejsze gospodarowanie paliwem. Maszyna wyposażona w niedużą baterię będzie mogła również odzyskać część energii, a to podwoi oszczędności związane z układem hybrydowym.